księża rektorzy, eminencjo księże kardynale, ekscelencje i wszyscy młodzi, którzy tu się zgromadzili, zwłaszcza szczególnie ci, którzy zaczynają dzisiaj studia. Przyszło mi mówić o rzeczach związanych z dyplomacją. Takie było życzenie księdza rektora. Zaraz odbijam pałeczkę. Nie wiem, być może, że temat zainteresuje młodych, dlatego że akurat mam mówić o dyplomacji i zostało to zatytułowane Między sakrum a profanum. I może trochę przewrotnie, to dzisiejsze wystąpienie chciałabym rozpocząć od nawiązania do słów Machiavellego. On określa cechy, jakimi powinien charakteryzować się ambasador. Słowa jego niewątpliwie poparte są jego własnym doświadczeniem, albowiem przeprowadza on wiele skomplikowanych misji dyplomatycznych, między innymi u króla Francji Ludwika XII, cesarza Maksymiliana, a także u papieża Juliusza II. W opinii Machiavellego rezydujący ambasador, w odróżnieniu od specjalnego wysłannika, ma następujące główne zadania. Po pierwsze, oczywiście musi dbać o to, aby władca, przy którym jest akredytowany, realizował politykę przyjazną w stosunku do polityki jego własnego władcy. Musi przekazywać rady dotyczące polityki swojemu władcy, ale przede wszystkim musi bronić reputacji władzy. Musi, jeśli instrukcje to przewidują, angażować się w specjalne negocjacje oraz musi być, i to podkreśla bardzo mocno Machiavelli, szczególnie skrzętny w zbieraniu informacji i przekazywaniu własnemu władcy, jakbyśmy to dziś powiedzieli, biurokratycznie przekazywali je do centrali. Według Machiavelliego zbieranie informacji obejmuje także pewne opinie dotyczące przyszłego rozwoju wydarzeń w państwie akredytacji. I mogę powiedzieć, że to jest niewątpliwie najtrudniejsze zadanie, albowiem często pewne sytuacje są nie do przewidzenia. Sami byliśmy świadkami w tym roku wydarzenia, którego trudno było dyplomatom przewidzieć. Ale jak powiedział to kiedyś jeden bardzo doświadczony ambasador Niemiec, był ambasadorem zarówno Wielkiej Brytanii, między innymi, jak i przy Stolicy Apostolskiej, powiedział tak: Watykanie, jak ktoś coś wie, to nie mówi, a jak mówi, to nic nie wie. Myślę, że ksiądz nuncjusz potwierdza tę opinię. Mam wrażenie, i to chciałam tak przestrodze, że ta maksyma jest rzeczywiście w dalszym ciągu aktualna, ale też ona pozwala z pewnym dystansem podchodzić czasami do pewnych rewelacji dotyczących rzekomych newsów watykańskich. One muszą być zawsze z pewnym dystansem obejrzane. Można powiedzieć, że stulecia minęły od kiedy Machiavelli napisał te słowa, jednakże ich aktualność pozostała i właściwie w jakimś takim swoim schemacie ogólnym zostały one powtórzone w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. Tu oczywiście mówi się językiem już nowoczesnym, że zadanie ambasadora jest przede wszystkim reprezentowanie państwa, ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego, prowadzenie rokowań, zaznajomanie się z wszelkimi legalnymi sposobami, z warunkami panującymi w państwie, czyli jak widzimy w ogólnym zarysie to, o czym mówił Machiavelli. Punktem wyjścia zatem do określenia roli przedstawicielstw dyplomatycznych we współczesnym świecie, w tym także roli ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, jest konwencja wiedeńska. Stanowią te zadania tu określone, stanowią jakby zasadniczy trzon zadań każdego ambasadora. Jednak nie ulega wątpliwości, że mimo istnienia wspólnych cech, są pewne cechy charakterystyczne, które jakby specyfikują każdą misję dyplomatyczną i czynią, że te różne misje różnią się swoim charakterem. Najogólniej możemy też powiedzieć, że dzielimy misje dyplomatyczne na bilateralne i multilateralne. Bilateralne, czyli te przy konkretnym państwie, multilateralne to przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że wśród różnych typów przedstawicielstw szczególne miejsce zajmuje ambasada przy Stolicy Apostolskiej. I tym, co wyróżnia ją już z samej swojej istoty, bez wchodzenia w szczegółową analizę, jest przede wszystkim właśnie jej niejako podwójny charakter.
Z jednej strony jest to ambasada bilateralna, albowiem Stolica Apostolska, inne państwo, relacje dyplomatyczne tak się zawiązują. Jednak z drugiej strony, ze względu na globalny charakter działania Stolicy Apostolskiej, jest to ambasada o wyraźnych cechach ambasady multilateralnej. A zatem to też rzutuje na jej zadania i rolę ambasadora. W poszukiwaniu cech charakteryzujących przedstawicielstwo przy Stolicy Apostolskiej, odmiennym od innych przedstawicielstw, jest także ten jeden element, który został tu dzisiaj uwypuklony, a mianowicie element sakrum, przenikający się z profanum. Jest to niewątpliwie swoisty wyróżnik tej misji. I oczywiście znowu ktoś mógłby się oburzyć na takie widzenie roli przedstawiciela dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, argumentując, że skoro mamy do czynienia z reprezentantem państwa świeckiego, to nie może tu być mowy o żadnym sakrum. Sądzę, że oczywiście takie stanowisko jest trochę przewrażliwione, albowiem o pewnych elementach sakrum decyduje nie charakter strony wysyłającej, ale w tym przypadku specyfika strony przyjmującej. Pewnych elementów sakrum nie można uniknąć w działalności przy Stolicy Apostolskiej. I to przenikanie się tych dwóch elementów jest doświadczeniem każdego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, niezależnie od tego, czy jest on katolikiem, czy nie. Rozpoczęłam wystąpienie od cytatu z Machiavellego i w tym kontekście nawet zastanawiałam się, czy tytuł, jaki został nadany mojemu wykładowi, byłby uzasadniony w czasach Machiavellego. Ja się tak zastanawiałam, że chyba mniej jak dzisiaj. A to z tego względu, że przecież aż do 1870 roku, czyli właściwie do likwidacji państwa kościelnego, papież postrzegany był jako władca terytorialny, zawierał sojusze, sojusze militarne, a zatem ta misja też była ukształtowana bardziej jako misja przy władcy terytorialnym. W tym momencie bardziej podkreśla się ten element duchowy, o czym jeszcze będę mówić. Żeby być, jakby można powiedzieć, zwartą i przestrzegać tej wskazówki, o której mi tutaj przypomniał ksiądz rektor, nie będę wchodziła w większe szczegóły historyczne. Natomiast chciałabym tylko zwrócić uwagę na pewne nieprecyzje, które się czasami, nieprecyzyjność języka, w jakim się mówi ambasadorze przy Stolicy Apostolskiej. A mianowicie pewien wydźwięk terminologiczny, który ma wpływ na charakter misji. Często, powiedziałabym nagminnie, w języku publicystycznym, ale nie tylko, także i w języku politycznym, spotyka się takie uproszczone określenie ambasador przy Watykanie. Jest to w tym przypadku uproszczenie bardzo nieprecyzyjne, które w swoim założeniu opiera się na wiązaniu misji ambasadora z terytorium. Konkretnym terytorium, jakim jest państwo, miasto Watykan, 44-hektarowe. A ambasador nie jest ambasadorem przy Watykanie, choć jak mówię, łatwiej się takiego określenia używa. Jest on ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, przy podmiocie prawa międzynarodowego, który nie jest na tym konkretnym terytorium osadzony. Nie jest to tylko kwestia nazwy, jest to kwestia istotowej roli ambasady i ambasadora. Ma zakres działania Stolicy Apostolskiej, jest zakresem działania globalnym. I sama działalność, sama istota Stolicy Apostolskiej jest pewną fuzją elementów globalnych i lokalnych z uwagi na rozprzestrzenienie Kościoła katolickiego na całym świecie. W tym miejscu może warto jeszcze jeden element przypomnieć, a mianowicie kwestię nazwy. Używamy tutaj i mówię cały czas o Stolicy Apostolskiej. Natomiast pamiętać trzeba, że ten podmiot w językach innych nosi nazwę Holy See, Saint-Siège, Santa Sede. A zatem jak widać w językach innych ten element świętości, święty jest bardziej uwypuklony. A zatem jakby w samej nazwie podmiotu jest też już zawarte pewien element sakrum. I państwa, które się tą nazwą posługują, nie zamierzają i nie widzą niestosowności w tej nazwie, nawet w świetle dominującej politycznej poprawności. A zatem, jak widać, już ta nazwa przywołuje pewne elementy, które różnią tę ambasadę od innych ambasad.
Mimo zasadniczej zmiany zakresu władzy papieskiej w końcu XIX wieku w związku z likwidacją państwa kościelnego, nie uległa likwidacji dyplomatyczna sfera działalności papieży, a wręcz przeciwnie, uległa ona dynamicznym przemianom i ewolucji odpowiadającej aktualnym potrzebom i wyzwaniom zmieniającego się świata. Znaczący rozwój nastąpił w XX wieku, spowodowane to było wieloma czynnikami, ale miało tu wpływ na to przede wszystkim znaczenie miało wzrost, powstanie i wzrost organizacji międzynarodowych. W drugiej połowie XIX wieku stosunki dyplomatyczne zostały poddane procesowi tak obecnie powszechnej globalizacji i w tym sensie znaczenie Stolicy Apostolskiej także jakby wpisało się w tę nową sytuację. Współczesna dyplomacja globalna wymaga szerszej perspektywy nowoczesnej dyplomacji. W tym sensie Stolica Apostolska jako podmiot mający zasięg uniwersalny ma niezwykłe znaczenie. Kilka tylko cyfr tytułem zobrazowania tego procesu. Warto dodać, że w końcu XIX wieku było 18 stałych przedstawicielstw dyplomatycznych przy papieżu. W latach 36-34 misje, natomiast następnie w XX wieku nastąpił dynamiczny wzrost misji przy Stolicy Apostolskiej i na początku XXI wieku, gdy mogłoby się wydawać, że te przedstawicielstwa będą zanikać, ich wzrost nastąpił do 181 przedstawicielstw. Tyle znajduje się ambasad przy Stolicy Apostolskiej obecnie w Rzymie. Także do rangi ambasady podniesione zostało przedstawicielstwo rosyjskie, a zatem przez wiele lat przedstawiciel Rosji nie nosił tytułu ambasadora i w ostatnich latach także to się stało. Oczywiście na dynamiczny wzrost tych ambasad duży wpływ miał Jan Paweł II, sytuacja jego pontyfikatu, albowiem tylko w czasie jego pontyfikatu liczba przedstawicielstw dyplomatycznych zwiększyła się dwukrotnie. 82 nowe państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. A więc jak widzimy, dyplomacje i państwa mają zainteresowanie utrzymywaniem stosunków ze Stolicą Apostolską. Jak już mówiłam, ze względu na uniwersalny zakres działania Stolicy Apostolskiej, także i obszar zainteresowania jest niezwykle szeroki. Myślę, że w tym zakresie konieczne jest odmitologizowanie pewnych funkcjonujących stereotypów co do roli tej ambasady. Pojawia się często pytanie, które także zostało zawarte w różnych wypowiedziach kierowanych pod moim adresem. Czy ambasador przy Stolicy Apostolskiej musi być katolikiem i że w gruncie rzeczy, jak ktoś jest pobożny, to są wystarczające elementy, żeby być ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej? Otóż nie. Istnieje tradycja i oczekiwanie, że w kraju o zdecydowanej większości katolików ambasador będzie katolikiem. To wynika z tradycji, jaka istniała. Ale tak się w wielu państwach dzieje. Hiszpania, Włochy, Polska, nawet laicka Francja właściwie zawsze wysyłają ambasadora katolika. W Niemczech już na przykład ze względu na sytuację religijną wysyła się ambasadorów przemiennie. Raz protestanta, raz katolika, żeby zapewnić równowagę w państwie. Z Czech wysyłano ambasadorów katolików, ale ostatnio przyszedł ambasador, który się nazywa agnostykiem, ale jest świetnym ambasadorem. Jak ktoś nie wie o jego przekonaniach, to uważa, że jest on bardzo świetnym znawcą i jest sytuacji Kościoła i misji Kościoła w świecie. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, rozumienie misji Kościoła w świecie. Z krajów muzułmańskich z reguły ambasadorami są muzułmanie, a nawet kobiety muzułmanki. Egipcjanki, jedna po drugiej, dwie kobiety, każda muzułmanka, z Turcji muzułmanka. Także jak widać, te wszystkie państwa przywiązują wielką wagę do Stolicy Apostolskiej. Mówię o tym, aby wykazać błędność takiego zamkniętego i ograniczonego postrzegania roli dyplomaty przy Stolicy Apostolskiej. Ta rola jest znacznie szersza, aniżeli wynika z bardzo uproszczonego myślenia.
Wiele państw postrzega ambasadę przy Stolicy Apostolskiej jako ambasadę przy dużej, silnej sui generis organizacji międzynarodowej. I takie podejście zakreśla cel działania ambasadora. Oczywiście daje temu wyraz także papież, każdy papież w trakcie swoich spotkań z korpusem dyplomatycznym, kiedy przedstawia exposé, swoiste exposé na przyszły rok i w tym porusza zasadnicze problemy, które interesują Kościół, a tym samym są przedmiotem działania ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Na przykład papież w tych swoich wystąpieniach, jeśli je prześledzimy, porusza takie kwestie jak rozbrojenie, redukcja konfliktów w rejonach nimi zagrożonych, zmiany klimatyczne, relacje między kościołami, dialog międzyreligijny, ekumenizm, sytuacja kościołów prawosławnych i sytuacja kościoła katolickiego w krajach prawosławnych. Jakie są relacje wzajemne? Relacje pomiędzy kościołami na Ukrainie, odniesienia do Stolicy Apostolskiej. Kościół na Bliskim Wschodzie, Chiny, Wietnam, ich przełożenie na realizację wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka. To jest obszar zainteresowania ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. I te wszystkie sprawy są przedmiotem analizy opracowań. Jak widzimy, ta działalność bilateralna jest tylko pewnym wycinkiem. Ona jest oczywiście lepiej znana. Dwa słowa na koniec jeszcze o tym powiem. Jednym z newralgicznych, być może najważniejszych obecnie zagadnień jest niewątpliwie kwestia wolności religijnej i zagwarantowania jej przestrzegania w różnych państwach i regionach świata. I to nie tylko poza Europą, ale także w Europie. Kwestia ta ma aspekt wielowymiarowy, albowiem jest to realizacja jednego z podstawowych praw człowieka. I tutaj bardzo silnie koncentruje się działalność Stolicy Apostolskiej. Ja muszę dodać, żeby nie spotkać się z pewnym zarzutem, że nam i mnie jako osobie związanej z Kościołem łatwiej jest mówić o zadaniach przy Stolicy Apostolskiej. Chciałabym tutaj powołać się na przykład na opinię jednej z ambasad, która nie reprezentuje państw o większości katolickiej. Mam na myśli ambasadę Wielkiej Brytanii. Ambasada Wielkiej Brytanii jest niezwykle dobrym przykładem, albowiem ambasadorowie z reguły nie są katolikami. Natomiast utrzymanie relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i posiadanie stale rezydującego ambasadora w Rzymie jest dla nich bardzo ważnym priorytetem. Można znaleźć informacje o działaniach i aktywności ambasadora, oczywiście także teraz jak wszystko na stronie internetowej. Zakres działań, które mogą być podejmowane wspólnie przez rząd brytyjskiej Stolicy Apostolską za pośrednictwem ambasady, obejmuje właśnie całą sferę praw człowieka, wolności religijnej. W ocenie ambasady brytyjskiej Stolica Apostolska ze względu na to, że posiada globalną sieć kościołów i powiązanych z nimi organizacji pozarządowych, ma niezwykle silną pozycję, aby wpływać na politykę w tym zakresie w różnych rejonach świata. I to właśnie moralna pozycja Kościoła w wielu krajach, jak podkreśla się na oficjalnej stronie ambasady brytyjskiej, czyni ją niezwykle wartościowym partnerem dla wielu przedsięwzięć brytyjskiego rządu. Także w tych, gdzie stawka toczy się o zachowanie praw mniejszości religijnych, jakimi są katolicy w krajach muzułmańskich. Myślę, że tych parę uwag kontroluję cały czas, żeby nie przedłużać. Miałam przygotowane więcej, ale chcę naśladować młodego człowieka, który tak krótko mówił. Dlatego chciałam dodać, że niewątpliwie ważnym elementem Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej, docenianym przez dyplomatów, jest jej neutralność międzynarodowa. Utrzymuje ona dialog i szerokie relacje z krajami o różnych ustrojach i różnych religiach. I to jest właśnie wartość dla państw, które akredytują swoich przedstawicieli przy Stolicy Apostolskiej. A zatem te elementy, jak łączenie elementów globalnych, lokalnych, państwa i elementu religijnego, neutralność międzynarodowa, to są te cechy, które stanowią bardzo ważny czynnik w nawiązywaniu stosunków dyplomatycznych. Jeden z ambasadorów powiedział kiedyś, zachodnich, że niewiele jest miejsc, gdzie można lepiej realizować się w roli dyplomaty niż przy Stolicy właśnie Apostolskiej.
W swoim wystąpieniu, jak już zaznaczyłam, nie poświęciłam wiele uwagi tradycyjnym bilateralnym relacjom. One są lepiej znane, lepiej prezentowane, każda wizyta prezydenta, premiera jest przedstawiana, więc o niej mamy pewną informację. Ale ta rola ambasadora obejmuje organizowanie rutynowych wizyt państwowych, przygotowania całej oprawy związanej czy to z wyborem papieża, czy jak mieliśmy ostatnio i ze zmianą papieża, inauguracją nowego pontyfikatu, kanonizację. Ale rolą właśnie ambasadora jest przygotowanie całych mozolnych szczegółów tej wizyty, technicznych, drobiazgowych. Możemy powiedzieć, że czynności w pełni profanum, po to, ażeby potem móc zgodnie uczestniczyć w wydarzeniu, które jest sakrum, jak na przykład kanonizacja, a zatem to stałe przenikanie. Funkcja dyplomaty przy Stolicy Apostolskiej ociera się o pewien wymiar transcendentalny, niezależnie od tego, jakiego się jest wyznania, jakiego, jakby można powiedzieć, przekonania. To się czuje, ten wymiar. Z uwagi na zakres aktywności stwarza ona szerszy horyzont oglądu spraw. Pozwala spojrzeć na rysujące się konflikty i spory z pewnego dystansu, z innej przestrzeni niejako, dając podstawę do spokojniejszej, bardziej zrównoważonej oceny wydarzeń, bez emocji tak często towarzyszącej życiu politycznemu. I na tym polega jej wartość dla państw, które posiadają swoje placówki przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuję bardzo.